Czasy były specyficzne. Rok był 53. W 53 zdałem maturę. To był szczyt stalinizmu. I ja, marząc o dziennikarstwie, bo to chciałem zawsze robić, od dziecka, zawsze, 16 lat miałem, zdałem sobie sprawę, że w tamtych czasach bycie dziennikarzem to jest uczestnictwo w jakiejś straszliwej propagandzie, na którą człowiek uczciwy no, jednak nie może się zgodzić mimo tego, co się dzieje dookoła. I postanowiłem uciec w malarstwo. To tak sobie wykombinowałem, troszkę naiwnie, że zabierając się za działalność, no, nie abstrakcyjną, bo malarstwo abstrakcyjne było wtedy kategorycznie zabronione, ale w każdym razie dość odległą od takiej bezpośredniej propagandy, będę mógł się jakoś schować przed znienawidzonym ustrojem. Oczywiście było to naiwne, bo jedne z pierwszych zadań tam, jakie było z kompozycji, to namalować, jak studenci podejmują zobowiązania produkcyjne. Nie będę już tłumaczył, co to było. No, ale zaraz potem nastąpił 55 rok Odwilż, 56 Gomułka. Zdążyliśmy zrobić teatr studencki w składzie Kobiela, Cybulski, Bielicki, Afanasiew, jeszcze wiele osób i ja. I tam zacząłem smakować sukces teatralny i on mnie zdemoralizował, zepsuł i tak to się wtedy zaczęło. Kupiłem, więc komputer znajomy mi zamontował, powiedział, że bardzo szybko nauczę się obsługiwać, wystarczy tylko stosować się do poleceń, które będą się pokazywały na ekranie, one są proste i logiczne. Kiedy po trzech dniach nie udało mi się wyłączyć komputera, zatelefonowałem do tego znajomego i on mnie zbeształ. Powiedział, przecież mówiłem logicznie, chcesz zakończyć pracę komputera, tak? Klikasz tam, gdzie masz start. W latach 60. współtworzył pan wraz z Jerzym Gruzą takie programy rozrywkowe jak Poznajmy się, czy też Małżeństwo doskonałe. Czuje się pan prekursorem tego typu programów rozrywkowych w telewizji? Poznajmy się jeszcze z Kobielą, Małżeństwo doskonałe już tylko z samym Gruzą. Rzeczywiście byłem prekursorem tego typu programów, z tym, że nie ja ten typ wymyśliłem. To było zapożyczone twórczo, zapożyczone, bo to nie były plagiaty, ale sam gatunek, sam sposób prowadzenia narracji, wszystkiego, sposób zwracania się do widowni przede wszystkim, był wzięty z telewizji amerykańskiej. Myśmy się wtedy czuli nie tylko prekursorami, myśmy się czuli jak gdyby bojownikami o zaszczepienie na siermiężny, socjalistyczny grunt rozrywki sztywnej czegoś amerykańskiego, co wtedy uważaliśmy było bardzo pożyteczne. A jeżeli chodzi o pracę nad dziennikiem telewizyjnym, czy po emisjach tego programu politycy bardzo się burzyli? Ale to pani nie zna polityków. Politycy są zakłamani od stóp do głów. Żaden by się nie poważył burzyć, czy w ogóle protestować. Oni udawali, że im się to szalenie podoba. Tylko na samym początku jeden się wychylił, nazywał się Podkański z PSL-u, to go troszkę tłumaczy, i zaprotestował do Krajowej Rady, ale szybko mu pewnie wytłumaczyli, że to nie jest w dobrym tonie protestować.
Witam Państwa w niedzielę 21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny i od razu zawiadamiam, że wiadomości wiosenne nadamy za tydzień. A co się stało, że odszedł Pan z telewizji? No, nie będę tu żadnych prób wmawiania, że to represje. Może one by nawet były, gdybym nie wycofał się wcześniej, ale program już umierał śmiercią naturalną. Po 11 latach takiego programu formuła, znaczy to tak się modnie mówi, wyczerpała się. Ona się znudziła. Po prostu już na początku było to niesłychanie zaskakujące. Bo czy oglądalność spadła, czy były jakieś wyniki tego? To też, tak, znaczy to ja wiedziałem z tego, że oglądalność spada i wiedziałem też z takiego, ja mam takie czujki i wydaje mi się, że wyczuwam, kiedy się podoba, a kiedy nie. Na czym polegał ten program? Na tym, że bierze się jakiś materiał zupełnie zwyczajny i przy pomocy niesłychanie prostej manipulacji wypacza się sens tego autentycznego materiału. I to było na samym początku. Po pierwsze, to była bardzo pożyteczna działalność, dlatego że to zwracało uwagę widza na łatwość, z jaką może telewizja oszukiwać, bo to było nieprawdopodobnie wiarygodne. Ja tu zadaję jakieś pytanie, polityk mi odpowiada, mówi bzdurę, mówi coś, czego by w życiu nie powiedział. Wynikało to tylko z prostego montażu, żadnych trików, ale ile można na takim odkryciu jechać? No, w pewnym momencie już nic nie mogło zaskoczyć. Jeszcze do tego doszło to, że politycy sami z siebie zaczęli mówić już takie bzdury, że nie do prześcignięcia. Przypominam, że jak ja zaczynałem, to w Sejmie była Unia Wolności, byli postkomuniści tak zwani i PSL-owcy głównie. I tam nie było jeszcze Lepera, tam nie było Giertycha, także rzeczywiście ilość nonsensów była jednak ograniczona. Teraz dziennik telewizyjny nie ma prawa bytu, rozumiem. Znaczy, wśród takich wystąpień polityków, które aktualnie możemy obserwować. Nie no, gdyby znaleźć inną formułę, to tak, ale ja jej nie znalazłem, więc tamta forma już się nie sprawdzałaby, gdybym nawet chciał na siłę ją ciągnąć. Postanowiłem wobec tego zwracać się po informacje raczej już do internetu, żeby mnie nikt nie beształ. Po tygodniu bezskutecznych usiłowań połączenia się z internetem odwiedziła nas moja wnuczka i powiedziała: dziadku, będzie ci łatwiej się połączyć, jak kupisz sobie modem. Dobrze by też było, bo moja wnuczka jest dobrze wychowana, gdybyś postarał zapamiętać sobie podstawowe słowo wyszukiwarki. To łatwo, zapamiętasz, to są okulary narciarskie, tak jakby to wypowiadał ktoś, kto się trochę jąka. Zapamiętałem gogle. Kupiłem modem, nie umiałem podłączyć, ale na szczęście odwiedzili nas znajomi żony z 5-letnim synkiem i on podłączył. Aktualnie współpracuje Pan z Zenonem Laskowikiem. Nie czuje się Pan już lekko znużony występowaniem przed publicznością po tylu latach? Znużony. Może trochę tak, ponieważ mnie każdy występ przed żywą publicznością potwornie dużo kosztuje. Ja jestem nerwus, po prostu się denerwuję. W tylu latach czegoś się Pan denerwuje? Zawsze jak wchodzę na scenę, nawet tu przed chwilą w rotundzie, zawsze sobie myślę, że może się zdarzyć, że nagle będę miał pustkę w mózgu, że zapomnę, że mi się nagle coś odepnie, coś odpadnie, że się coś strasznego zdarzy. Nie mogę się opanować i zawsze się boję. Ja czytałam, że lubi Pan biegać. Skąd ta pasja?
Czy ja wiem, lubię, to takie niewyżyte ambicje po prostu. Zawsze tęskniłem za sportem, a warunków do tego żadnych nie miałem, ale ta moja niedowaga, bądźmy szczerzy, akurat w bieganiu pomaga, poza tym dość długo żyję i nagle okazało się, że po 70 mogę wejść do polskiej, no w pewnym momencie nawet czołówki biegaczy. Teraz już nie, bo mam 73 lata i w ciągu tych 3 lat do tej mojej kategorii wiekowej to już tylu lepszych się dostało z racji wieku, że gdzieś tak mógłbym liczyć w Polsce na miejsce w pierwszej setce, nie lepiej. A brał pan udział w półmaratonie warszawskim, jak pan to wspomina? W zeszłym roku wygrałem kategorię, więc wspominam po prostu z ogromną radością, tak, w godzinę i 53 minuty udało mi się przebiec. Wspaniały wynik, gratuluję. No, jak na staruszka nad grobem stojącego, to tak. Tak się złożyło, że następnego dnia otrzymałem bardzo interesujące zadanie. Zadzwoniła wnuczka i powiedziała: dziadku, jutro mam wypracowanie z zoologii, bardzo cię proszę, w internecie poszukaj mi wszystkich informacji na temat stad fok, które występują w okolicach Helu na naszych wodach terytorialnych. Bardzo zadowolony wystukałem w goglach: polskie foki. To, co zobaczyłem, to nie było zupełnie to, czego się spodziewałem. Aczkolwiek niektóre rzeczywiście plaskały się w wodzie. Niektóre w bieliźnie, a inne bez. A jeżeli nie praca w kabarecie, jeżeli nie praca jako satyryk, nie w mediach, to co by pan robił w życiu? Nie wiem, dlatego że ja wszystkiego próbowałem. Gdzie tylko znajdowałem jakikolwiek cień szansy, że mogę na tym zarobić, utrzymać rodzinę, a jednocześnie mieć satysfakcję, to próbowałem robić. I w zasadzie spróbowałem już wszystkiego i w niczym już bym się nie mógł sprawdzić na pewno. Bardzo pozdrawiam widzów ekabaret.pl. Już.